Od 1 kwietnia za bilet WPK płacimy w województwie katowickim 480 zł. Nie trzeba natomiast będzie dodatkowo płacić za przekroczenie granic administracyjnych miast i gmin. Zatem podwyżka relatywnie trochę większa dla tych, którzy jeżdżą autobusami na krótszych trasach, ale za to mniejsza dla tych, którzy jeżdżą dalej. Słaba to jednak pociecha, gdy zważy się, że raczej przeciętna, czteroosobowa, dojeżdżająca rodzina płacić będzie za tramwaj i autobus około 60-70 tysięcy złotych miesięcznie. Ja wiem, wie pan, na te zarobki to trochę za drogo. Czyli ja będę 240 płacił, no za drogo. Wysoka, no wysoka na pewno, ale z dzisiejszymi cenami to jest... chyba nie. Za drogo jest chyba. Nie dość, że autobusy w ogóle nie kursują według regularnie z PiS-em. Moim zdaniem za drogo. Jest benzyna droga, nie, ale i bilety są bardzo drogie. Spróbujmy jednak bez emocji, w miarę obiektywnie, spojrzeć na niektóre przynajmniej fakty z życia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Obiektywnie to znaczy, że między innymi nie tylko z punktu widzenia pasażera. Proszę Państwa, co zrobić, żeby WPK było przedsiębiorstwem rentownym? Jest odpowiedź na tak sformułowane pytanie. Otóż do każdego autobusu, który wyjeżdża z miasta A i jedzie do miasta B, za każdym razem, bez wyjątku, musiałoby wsiąść 196 osób i wszystkie te osoby bez wyjątku musiałyby zapłacić po 240 zł za bilet. Ale oczywiście taka sytuacja jest nierealna, choćby tylko dlatego, że rano i późnym popołudniem autobusy nie są aż tak wypełnione pasażerami. Dlatego jest inna odpowiedź na tak sformułowane pytanie. Każdy z nas musiałby zapłacić nie 240 zł, lecz 1200 zł. To znaczy, musielibyśmy kupować nie jeden taki bilet, a 5. Od 1 kwietnia płacimy za bilety WPK 480 zł. Więc w gruncie rzeczy i tak jest lepiej niż mogłoby być. I to tylko dlatego, że istnieje coś takiego jak dotacja Urzędu Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, dotacja większa czy mniejsza, to nieważne. Sądzę, że nie może być zdrowa sytuacja, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo dotowane. Tak długo jak WPK będzie w takim stopniu dotowane, tak długo nie będzie zdrowym przedsiębiorstwem. Zgadza się, panie redaktorze, z tym, że trzeba tu poczynić taką wstępną uwagę. Otóż na całym Zachodzie, czyli to do tych rejonów, powiedzmy, świata, do których my się porównujemy, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej są dotowane. Wobec tego trudno sobie wyobrazić w krótkim okresie czasu, aby przedsiębiorstwo przestało dotować, choćby ze względu na te ceny, które pan redaktor tu w formie też jest biletów. Tego jest to nierealne i zdajemy sobie z tego sprawę, że taką cenę nie moglibyśmy społeczeństwu zaoferować. Wobec tego problem, powiedzmy, wysokości biletów jest wypadkową kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz możliwości budżetu wojewódzkiego, który jest w stanie więcej lub mniej dotować do komunikacji. Przyrost cen w ostatnim okresie czasu na podstawowe nasze artykuły i materiały i części zamienne spowodował konieczność sięgnięcia do podwyżek cen na usługi komunikacyjne. Oczywistą jest sprawą, że mnie jako, powiedzmy, kierującego przedsiębiorcy mnie zadowala sytuacja wyciągania ręki do wojewody po pieniądze. Jest to sytuacja na pewno niesprzyjająca i rozwojowi przedsiębiorstwa. Wobec tego przewidujemy propozycje, które może spotkają się z akceptacją samorządów terytorialnych, przyszłych samorządów terytorialnych. Chcielibyśmy sprzedawać po prostu swoje usługi po pełnej cenie naszej działalności, a natomiast rzeczą sprzedawać miastu, powiedzmy, związkom miast, tak, prawda, czy gmin swoje usługi. Natomiast w momencie poziom usług wykupione przez miasto zależałby od zasobności tychże budżetów terenowych. I wtedy wydaje mi się, że przedsiębiorstwo byłoby w czystej sytuacji wobec społeczeństwa, bo ceny biletów kształtowane by były w oparciu o możliwości miast i to miasta negocjowałyby ceny na obszarze swojego oddziaływania, ceny biletów za usługi komunikacyjne. W Krakowie na 1000 mieszkańców przypada 180 miejsc w środkach komunikacji publicznej. W Warszawie 177, w Łodzi 165. Czy wiedzą Państwo, ile jest ich w Katowicach? Tylko 77. U mnie na zegarku no mniej więcej za 21, a więc te godziny szczytu największego ruchu na mieście lada moment się rozpoczną. Zatem tutaj w dyspozytorni także w tej chwili jest sporo pracy. Jak się panu dzisiaj pracowało i pracuje dalej?
Panie redaktorze, jak dotychczas nie ma dzisiaj większych zakłóceń w komunikacji w WPK w Katowicach? Oczywiście są defekty, zdarzały się defekty, które w tej chwili jeden jest usuwany. Jest to defekt autobusu linii 48, który stoi w Chorzowie, pogotowie już wysłałem do niego. No ale mówi pan, że nie ma większych zakłóceń, niemniej ta lista, która jest zatytułowana Zjazdy i defekty wozów, jest całkiem długa. Jest długa, natomiast częstotliwość komunikacji, tyle autobusów, ile dzisiaj już zostało z tego dworca wysłane, to nie jest zbyt długa lista, ponieważ część z tych autobusów już jest zastąpiona innymi autobusami. Rozumiem, że może pan z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dzisiaj w Katowicach autobusy jeżdżą całkiem przyzwoicie. No, że całkiem przyzwoicie, tego bym nie powiedział, bo na przykład w tej chwili wypadł nam na godzinę 12.19 autobus linii 632, którego niestety ze względu na braki nie jesteśmy w stanie uruchomić. Obciążenie dróg, a więc także ich zużycie w województwie katowickim jest trzykrotnie większe niż w innych regionach kraju. Czy wiedzą państwo, że podwozie i karusa wytrzymuje jako tako tylko 5 lat? Później trzeba go po prostu odbudować. Jest za mało autobusów, za dużo jest osób jednak, pomimo że drożeje komunikacja i znowu ma zdrożej, to jednak za niski poziom jest usług. Wypadają bardzo często i to nie jeżdżą dokładnie, albo jedzie za wcześnie. Na przykład człowiek podbiega, mówmy te 10 metrów, to nie zaczeka, tylko zamyka drzwi i po prostu ucieka, to jest nieładnie. Nie zawsze to tak wychodzi może, ale raczej można zaliczyć, że dobrze funkcjonuje. No chyba nie najlepiej chodzą. Autobusy wypadają często, także to raczej nie. Czy wiedzą państwo, ile kilometrów liczy najdłuższa trasa autobusowa w Warszawie? 23. W Katowicach to zaledwie średnia długość linii. Najdłuższa ma 51 kilometrów, ponad dwa razy więcej. My tutaj czekamy po godzinie czasu. Autobusy bez przerwy wypadają na tej linii. No tutaj mówię o 29, 45, 687 zł. 21 też. No 27 w ogóle, proszę pana, nie jeździ. I nas, proszę pana, tylko biedniejszych, proszę pana, to dotyczy, bo bogaci, proszę pana, dawno już mają samochody, a nam pozostaje tylko pieszo, proszę pana, ewentualnie na okazję czekaj, bo na WPK, no. Panie dyrektorze, ani ja nie jestem zaskoczony tym, że pasażerowie autobusów WPK nie są zadowoleni z usług pańskiego przedsiębiorstwa. Pan na pewno także nie jest tym zaskoczony. No ale czy to znaczy, że załamiemy ręce i powiemy, że tak jest źle i tak będzie zawsze? Oczywiście, że nie, panie redaktorze. Pierwsza sprawa to jest zwiększenie stanu zatrudnienia, co zaczyna się już dziać w przedsiębiorstwie, a druga sprawa to sprawa układów komunikacyjnych naszych miast. Jeśli udałoby nam się, powiedzmy, zrobić takie układy komunikacyjne, które pozwolą bezkolizyjny sposób przejeżdżania naszych autobusów przez miasta naszego województwa, wówczas na pewno regularność i punktualność ulegałaby zasadniczej poprawie. Ale to oczywiście jest melodia dalekiej oczywiście przyszłości. Bliższa znacznie sprawa jest ta, o której pan powiedział przedtem, mianowicie kwestia zatrudnienia. Zawsze w WPK brakowało kierowców, a teraz zdaje się już tak bardzo źle nie jest. Zaczyna się proces poprawy przyrostu stanu zatrudnienia i sądzę, że powinniśmy w tym temacie za kilka miesięcy udzielić pozytywniejszej odpowiedzi również społeczeństwu w postaci wyjazdu o wiele większej ilości autobusów na nasze trasy komunikacyjne. Z tym, że jeden jest warunek, musi starczyć środków na realizację tychże zadań. Każdy kierowca WPK pracuje w nadgodzinach, by zarobić na w miarę przyzwoitą wypłatę. Ale czy wiedzą państwo, że wielu z nich aż pięciokrotnie przekracza przewidziane normy po to, by komunikacja w ogóle mogła funkcjonować? Ile osób bez biletu stwierdza pan w autobusach, które pan kontroluje w ciągu takich 8 godzin? Przeciętnie w ciągu 8 godzin podczas sprawdzania na różnych liniach komunikacyjnych ujawnia się pasażerów około 15 do 20 pasażerów jadących bez biletu lub z zaniżonymi biletami. Proszę pana, czy widzi pan jakiś związek pomiędzy ilością pasażerów na gapę a ceną biletów? Czy na przykład wtedy, kiedy bilety są podwyższane, ich ceny, krótko po podwyżce, wtedy więcej jest gapowiczów? No przeważnie po podwyżce zaraz biletów stwierdza się więcej kombinacji różnych i ujawniamy więcej pasażerów
jadących lub z biletami zaniżonymi. Po prostu starają się przeprowadzać pasażerowie więcej kombinacji. No cóż, nie lubimy kontrolerów i to jest normalne zjawisko. A to chociażby tylko dlatego, że kontroler to taki człowiek, który pilnuje, żeby pasażer był w porządku wobec WPK, ale jakby pasażer ma świadomość, że WPK nie zawsze jest w porządku wobec pasażera. Panie dyrektorze, czy nie moglibyśmy rozmawiać o cenie tych biletów przez pryzmat kosztów przedsiębiorstwa? Czy pan nie jest w stanie już nic uszczknąć z kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa? Czy pan nie może być tańszy? Każde przedsiębiorstwo ma możliwości obniżania kosztu. My również tego typu działania podejmujemy. Przykładowo można podać sprawę regeneracji części zamiennych, w sytuacji, kiedy brakuje nam dostaw z importu z Węgier. Możemy również powiedzieć o pewnych oszczędnościach ludzkich, a więc staramy się, powiedzmy, zweryfikować tak zatrudnienie, aby rzeczywiście tylko niezbędni pracownicy pozostali w przedsiębiorstwie. Prowadzimy od wielu lat program oszczędności paliwa, który również daje nam określone zyski, a więc te działania są podejmowane. Natomiast również ważną sprawą jest sfera wpływów. Pan redaktor wspominał o kontrolerach, których nigdy nie robimy. My uważamy, że ich mamy zbyt mało. Nie jest tajemnicą, że część pasażerów po prostu nie płaci za bilety, no wystawiając jakby rachunek innym pasażerom, ponieważ z kolei, powiedzmy, zmniejszenie wpływów powoduje to, że otrzymują większej dotacji na swoją działalność. Czy wiedzą państwo, ile kosztuje autobus? Węgrzy żądają za jednego Ikarusa 30 Fiatów 126P. To około 700 milionów złotych. Panie dyrektorze, a jednak podobno pańskie przedsiębiorstwo właśnie teraz ma szansę. Zgadza się, panie dyrektorze. Przede wszystkim szansa się zrodziła w możliwości przyjęcia większej ilości pracowników. Głównie chodzi o kierowców i motorowych. A również szansę upatruje w reorganizacji, którą przeprowadza w tej chwili przedsiębiorstwo. Mamy nadzieję, że usamodzielnienie zakładów komunikacyjnych w terenie zwiększy odpowiedzialność kierowników tych jednostek za realizację zadań. Jakby, powiedzmy, będą mieli naznaczoną tą odpowiedzialność wobec pasażerów za obsługiwany rejon, a równocześnie pozwoli przedsiębiorstwu tak skoordynować funkcjonowanie tych działań, żeby przy środkach, jakie są do realizacji przekazane w formie dotacji przez Urząd Wojewódzki, żeby maksymalnie wykorzystać je na rozwój komunikacji. A więc znów mniejsze jest ładniejsze. Przede wszystkim jednak po takiej reorganizacji dokładniej będziemy wiedzieć, do kogo mamy pretensje i kto odpowiada za to, że cena biletu autobusowego wydaje nam się zbyt wysoka. Thank you.